Tomasz Kucharski, Robert Sycz. Proszę Państwa, nie ukrywamy, że ze startem polskiej osady wiążemy ogromne medalowe nadzieje. Polacy znakomicie wypadli w wyścigach eliminacyjnych, pięknie popłynęli także w półfinale. W powszechnej opinii uważani są tutaj za głównych faworytów tej konkurencji. Pierwsze 500 równo z Włochami i wspaniała, porywająca, fenomenalna końcówka Polaków. Robert Sycz i Tomasz Kucharski już na pewno, proszę Państwa, na pewno, na 100% będą mieli złoty olimpijski medal. Pierwszy w historii wioślarstwa, Robert Sycz i Tomasz Kucharski. Tak, proszę Państwa, mamy to, na co czekaliśmy przez 7 dni regat wioślarskich. Mamy kolejny, trzeci już dla polskich sportowców na tych igrzyskach, złoty medal.